Siemanko! Witajcie na YouTubie DobreRowery.pl Witam Was przy okazji kolejnego filmu Dzisiaj będzie recenzja, a rower, który Wam dzisiaj pokażę jest za mną Już go doskonale widzicie, może nie doskonale, ale już go trochę widzicie I pewnie część z Was wie, co to za maszyna Bo ten rower bardzo często ostatnio pytaliście, bo dużo się ostatnio pojawiło ciekawych graveli Ja Wam poka ostatnio pokazałem topowego Rondo CF1 karbonowego No i część z Was przy tej okazji pytała, czy pojawi się recenzja nowego Raga Plus 2, czyli nowego w cudzysłowie budżetowego gravela od marki NS Bikes. No i właśnie ten rower wpadł w moje ręce, jest tam sobie z tyłu yy, i zaraz Wam go pokażę. Zobaczymy, co ma na pokładzie, ile kosztuje, no i czy w ogóle czymś się różni yy, od Octane One Grid, czyli swojego największego rywala z siostrzanej marki. Pan Michał nam się tam z tyłu kręci i robi dla Was dobrze w internecie, a my tutaj w międzyczasie łapiemy. To, co prosiliście, czyli NS Bikes RAG Plus 2, czyli nowa wersja RAGA, czyli nowa, tańsza wersja RAGA. RAGA, który swojego czasu dla wielu osób był tańszą wersją Rondo. Oczywiście bez paru featureów, takich jak widelec Twin Tip. Natomiast NS poszedł za ciosem i trochę namieszał w swojej ofercie i namieszał bardzo mocno, bo RAG Plus 2, czyli jeszcze tańsza wersja RAGA, kosztuje 4999 zł, co oznacza, że kosztuje z tego co wiem dokładnie tyle samo, co Octane One Grid. Tak, Grid się nazywa ten model tak. gravelowy. Jest tutaj kilka subtelnych różnic, jedną z nich są hamulce na przykład, natomiast nie da się ukryć, że modele te są bardzo, bardzo swoimi możliwościami zbliżone. Mamy tu oczywiście ramę z raga, czyli aluminiową ramę, cenioną lubianą w takim stylu, powiedziałbym, gravelowo rozrywkowym. Bo to jest rower, który zdecydowanie ma służyć do gravelowej rozrywki, nie jest to typowy turysta, aczkolwiek pewne możliwości ma, oczywiście gdzieś tam bagażnik da się założyć, jakieś błotniki też sobie tutaj spokojnie zamocujecie, natomiast geometria tego roweru i jego charakter sprawia, że jest to taki gravel, który też dobrze się będzie czuł na jakimś singielku i podczas zabawy w tego typu okolicznościach przyrody. Jak mówiłem, 4999 zł. Na pokładzie tego roweru znajdziecie napęd Srema Apex, czyli ceniony, lubiany Apex, który pojawia się często w dużo droższych rowerach. Oczywiście 1 na 11 napęd bardzo uniwersalny, bo ja na takim samym napędzie zastosowanym w Rondo Rut AL, zjeździłem sporo tras w Alpach, łącznie ze Stelvio, nie Stelvio, już mówiłem tę historię tyle razy, że zaczyna ona brzmieć smutno, ale fakt jest faktem, nie ma problemu z pokonywaniem podjazdów, kaseta 11-42, blat 42 te z przodu, w związku z czym naprawdę pokonywanie podjazdów na tym rowerze nie stanowi żadnego problemu. A jeżeli chodzi o jazdę po płaskim, to spokojnie można się rozbujać do ponad 40 na godzinę. Nawet jeździłem tym rowerem po płaskim około 50, ale przy tej prędkości kadencja już naprawdę jest taka, że można od ziemi się oderwać. Co dalej, jeżeli chodzi o wyposażenie tego roweru? Mamy hamulce TRP Spire, dość ciekawy model hamulców mechanicznych. Hamulce, które znane są z tego, że są, swojego czasu były chyba jedynymi na rynku mechanicznymi hamulcami, w których aktywne są dwa tłoczki, w zasadzie, czyli po prostu pracują nam obydwa klocki hamulcowe, zarówno lewy jak i prawy. Obydwa podczas zhamowania ściskają tarcze, co w pewnym okresie było czymś naprawdę niesamowitym dla hamulców mechanicznych. Tego typu możliwości mieliście tylko w hamulcach hydraulicznych. Co dalej? Oczywiście mamy tutaj dwie sztywne osi kół, więc rower sobie dobrze poradzi z osobami o nieco większej wadze. Mamy karbonowy widelec z przodu. Mamy zewnętrznie poprowadzone przewody, więc tak naprawdę ich ogarnięcie nie stanowi tutaj żadnego problemu. Ewentualny serwis jest bardzo prosty. Jeżeli chodzi o serwis tego roweru, też nam tutaj ułatwia sytuację fakt, że mamy zewnętrzne łożyska korby. Co widzicie na załączonym tutaj Obrazku, więc też rzecz, na którą wiele osób zwraca uwagę i którą wiele osób lubi. Co jeszcze z ciekawych opcji? Ko Kokpit oczywiście NSA. Na pewno dużym plusem tego kokpitu jest to, że jest bardzo ładny. Mamy tutaj ciekawostkę w postaci faktu, że mostek jest NSA, natomiast kierownica, poznajecie to logo, jest Octane One, czyli kierownica jest taka sama jak we wspomnianym wcześniej wywołanym do tablicy Octane One Grid. Klamkomanetki manetki Srema Apexa, natomiast są to klamkomanetki manetki Mechaniczne więc jeżeli chcielibyście ten rower tuningować pod hydraulikę, to na pewno nie będzie to tanie. No bo niestety trzeba by te obydwie klamkomandki wymieniać. Oczywiście zmiana biegu odbywa się w systemie klasycznym dla Srema, czyli mamy tutaj te łopatki. W zasadzie jedną łopatkę, która działa dwustopniowo, czyli mamy krótkie kliknięcie z wrzuceniem twardego biegu oraz mamy kliknięcie dłuższe, które powoduje nam wrzucenie biegu lżejszego. Intuicyjny system, tylko coś do niego po prostu troszeczkę przyzwyczaić. Koła również produkcja własna ENESA. Również patent zastosowany i znany chociażby z rowerów RONDO. Te ja Wam pokażę z tej strony, żeby było lepsze światło. Czyli te słynne gumki Pytacie o nie, o nie przy każdej okazji, jak Wam pokazuje rowery, na przykład Rondo. Te gumki tak naprawdę są przede wszystkim bajerem. One oczywiście mają swój wymiar praktyczny, bo ich zadaniem, w cudzysłowie, jest czyszczenie piasty. Czyli one cały czas kręcąc się na piaście powodują to, że ona jest oczyszczana z kurzu i z brudu. Natomiast oczywiście dałoby się bez tego przeżyć. To jest przede wszystkim fajny detal pokazujący, jak producent dba o naprawdę wykończenie swoich rowerów w każdym calu.